Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Chciałbym dzisiaj spróbować wytłumaczyć, co oznacza indywiduacja bądź też indywidualizacja. Proces, jakim właśnie jest indywiduacja. Taki proces został opisany również przez Carla Junga, jednakże indywiduacja w jego tłumaczeniu nie jest do końca tym, czym jest indywiduacja w tłumaczeniu astrologicznym. Ja oprócz twórczości astrologii ewolucyjnej, czyli źródeł takich jak książki Jeffrey Worth Greena bądź Stephena Foresta, czerpię również ze źródeł astrologa, który nazywa się Dane Rudiar bądź Radiar. I on był jednym z pierwszych astrologów, który użył w ogóle takiego stwierdzenia jak astrologia humanistyczna. To jest podejście do astrologii, które stawia człowieka jako osobę odpowiedzialną za swój kosmogram i osobę, która pojawiła się na świecie, ponieważ świat potrzebował jej w danej chwili. Czyli astrologia humanistyczna ma w sobie tak jakby taką filozofię tego, że wszystko, co w danym horoskopie mamy, wszystkie aspekty, każde położenie planet, jest tak musiało być po prostu. Jest to czyjś potencjał, jest to życie wtedy. Rozszyfrowanie takiego horoskopu wiąże się wtedy ze zrozumieniem swojego imienia kosmicznego. Bo sam kosmogram jest tak jakby tylko zapisem czyjegoś położenia planet w danym miejscu na Ziemi i o danym czasie. Dopiero gdy taki horoskop zostaje wykorzystany przez człowieka, czyli duszę człowieka, czyli tą siłę sprawczą, jaką ma ludzka, żyjąca istota, dopiero wtedy ten potencjał z kosmogramu może zostać aktywowany. I Dane Radiar, on często używał takiego słowa właśnie jak indywidualizacja bądź indywiduacja. Indywiduacja jest procesem. Jest to proces, który polega na takim zrozumieniu siebie w coraz to szerszym i szerszym kontekście, w coraz to szerszych całościach. Czyli każdy człowiek w momencie, gdy rodzi się na Ziemi, poddany jest takiemu zjawisku, jakim jest czas. Czas mija i czas, to znaczy mamy perspektywę tego, że czas mija, ale tak naprawdę wszyscy żyjemy w jednym czasie. Wszyscy żyjemy w momencie teraźniejszym. Jednakże nasz umysł powoduje, że ten czas przemija i jest widziany jako przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, czyli tak zwana trójdzielność. W momencie, gdy człowiek się rodzi w danym miejscu, to miejsce z pewnością będzie przynależało do danego miasta, danego państwa, danego kontynentu, czyli każdy człowiek jest częścią mniejszych całości. Jedną z mniejszych całości jest rodzina. Później może to być na przykład narodowość człowieka. Później może być to na przykład przynależność do swoich własnych zainteresowań, jakie sobie dany człowiek obrał za swoje. Czyli każdy z nas jest częścią czegoś. I indywiduacja to jest taki proces, który związany jest właśnie z widzeniem siebie w coraz to szerszych aspektach rzeczywistości i czuciu i zrozumieniu tego, że jest się częścią czegoś większego. Czyli jeżeli na przykład dany człowiek posiada bardzo, dopiero tak jakby kiełkuje w procesie indywiduacji, dopiero zaczyna rozumieć, czym jest jego indywidualne ja. Na początku ta osoba może być silnie utożsamiona na przykład z daną narodowością.
Później taka osoba popodróżuje trochę po świecie, zetknie się z innymi kulturami, zobaczy coś innego, coś, co nie jest związane z takim bezpośrednim doświadczeniem dla tej osoby, które miała ta osoba podczas swojego dojrzewania i swojego tak jakby programowania do życia w społeczeństwie. Gdy ta osoba wyjedzie poza na przykład Polskę, poza granicę swojego kraju, zetknie się z czymś nowym. I to, co jest nowego, to, co jest czymś takim nieznanym do tej pory, powoduje, że w człowieku włącza się ten proces indywiduacji. On zaczyna coraz silniej widzieć siebie i trochę wyzwalać się ze swoich ze wpływów poprzednich, z wpływów przeszłości na samego siebie. Tutaj na obrazku widzicie nasz układ słoneczny, czyli wszystkie nasze planety wraz z Plutonem, oczywiście, ponieważ jakiegoś czasu Pluton został zdegradowany, zmiana planety, ale jest on oczywiście planetą i jest istotny bardzo. I możemy tutaj podzielić sobie trochę układ słoneczny w stosunku do tego, jak odbywa się indywiduacja. Planety, które mamy, planety tak jakby, planety, które są związane z człowiekiem. Ogólnie wszystkie są związane z człowiekiem, ale takie istotniejsze, które tworzą człowieka, są tak jakby do Saturna, czyli one, planety do Saturna, czyli Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, a także Saturn, one tworzą razem ze sobą wewnętrzną dynamikę tego, co dzieje się w człowieku. Oczywiście zaczynamy z Ziemi, ponieważ astrologia jest oparta na geocentrycznym systemie, czyli żyjemy na Ziemi, dlatego też musimy obserwować planety z punktu widzenia Ziemi, jak to się wszystko odbywa i śledzić ich ruch również z punktu Ziemi. Czyli Merkury, Wenus, oczywiście też Słońce, które jest stałym punktem w naszej galaktyce, Mars, Jowisz i Saturn, one związane są z ukształtowaniem człowieka, takim, które związane jest bardzo silnie z jego otoczeniem. Podzielić możemy sobie również te planety w taki sposób, że oddzielimy od nich, od całego tego wewnętrznych planet, które kształtują człowieka, możemy oddzielić też Jowisza i Saturna. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ planety takie jak Mars, Wenus, takie Merkury, Wenus i Mars, a także Księżyc, one są, tworzą bardzo silnie to, co dzieje się wewnątrz człowieka. Czyli Mars i Wenus silnie w pewnym sensie targają takim instynktownym życiem człowieka, wewnętrznym życiem człowieka. Jeżeli chodzi o planety Jowisza i Saturna, one z kolei kształtują to, jak dany człowiek wpasuje się w kulturę swoją, jak wpasuje się w takie życie kulturowe. Na przykład Jowisz często odpowiada religii, często odpowiada wierzeniom, jakie są w danym miejscu, jakie posiada dany naród, dana nacja. Natomiast Saturn, tutaj sprawa jest ciekawa z Saturnem, bo Saturn uznany jest silnie również za to, czym jest ego. Saturn wraz z Księżycem w zasadzie, one tworzą to, czym jest ego człowieka, czyli w pewnym sensie to, co on zna, to, co jest kresem tego, co on sam zna. I teraz planety, które znajdują się poza orbitą już Saturna, czyli dalej, takie jak Uran, Neptun i Pluton, to są tak zwane transsaturniki. I często w astrologii nie bierze się aż tak bardzo ich znaczenia dosłownie. Ale moim zdaniem to znaczenie jest bardzo istotne. To, co dzieje się w naszym systemie słonecznym, możemy również podzielić na
wpływy siły Słońca, które emanują ze Słońca, a także na wpływy, które emanują z galaktyki. Czyli to, gdzie one się spotykają, te siły galaktyczne i siły słoneczne, to jest Saturn. Na przykład, jeżeli chodzi o astrologię wedyjską, tacy tradycyjni astrolodzy wedyjscy, oni nie używają za bardzo Urana, Neptuna ani Plutona, ponieważ to jest prosta zasada. Oni używają tych tradycyjnych planet, czyli Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna, ponieważ one są dostrzegalne gołym okiem. Można również dostrzec Urana, na jak jest dobry dzień, dobra pogoda, ale nie zawsze. I dlaczego tak jest? I dlaczego jest taki podział? Bo widzicie, Saturn, on w pewnym, do niego w pewnym sensie dociera siła słoneczna. Czyli ten wpływ Słońca, siły, która tchnęła życie we wszystkich w nas i jest we wszystkich, i która wpływa na każde życie fizyczne bądź biologiczne, czyli Słońce, ta siła dociera tylko do Saturna. Dlatego też Saturn jest takim kresem tego, co znamy. Jest taką formą, jest strukturą, często uznawany za jakąś blokadę, często uznawany jest za również i przyporządkowany do tego, czym jest skóra w człowieku, czyli kres ludzkiego ciała. Saturn w astrologii ewolucyjnej, on silnie oznacza wpływy tego, co otacza człowieka, czyli wpływy jego otoczenia, jego kultury, jego rodziny, jego przodków również, jego tak jakby dynastii przodków, to co niesie ze sobą biologicznie. Saturn również często oznaczany, symbolizowany jest tym, czym jest karma, czyli widzicie, mamy w pewnym sensie, z punktu takiego widzenia człowieka, możemy nie mieć wpływu, możemy myśleć, że nie mamy wpływu na to, gdzie się urodziliśmy, ale ten wpływ jednak mamy, bo ta decyzja zapada na czymś głębszym niż nasz umysł. I Saturn dlatego też oznacza czasami karmę, jaką mamy do przepracowania. I w tym właśnie miejscu, gdzie mamy Urana, Neptuna i Plutona, i ta granica, którą wyznacza Saturn, to jest bardzo istotna granica, bo tutaj, w tym miejscu, pomiędzy Saturnem a Uranem, w zasadzie Uran wpływa na Saturna. A co robi Uran? Uran jako wpływ sił galaktycznych, z tych z kosmosu, poza człowiekiem, tego, czego nie widzimy, tego, co jest podświadome być może, on wpływa na to, co jest świadome, na kres świadomości. Czyli jeżeli żylibyśmy w takiej skorupie tego, co wiemy, Uran to co robi, to on powoduje pęknięcia w tej skorupie po to, żebyśmy mogli wyjrzeć poza tą skorupę i zobaczyć siebie w szerszej perspektywie. Czyli Uran, on tutaj wykonuje dosłownie spięcia pomiędzy Saturnem bardzo często. Saturn jest naturalnym władcą koziorożca, natomiast Uran jest teraz nowoczesnym władcą wodnika, ale wodnikiem również włada Saturn. Czyli jest tutaj taka zależność wzajemna. I czym jest właśnie indywiduacja? Dlaczego Saturn reprezentuje taką społeczeństwo, życie człowieka w grupie? Ponieważ Saturn silnie wpływa na to, co człowiek, na to, gdzie człowiek się urodził i jak dostosowuje się do społeczeństwa, w którym się urodził. Czyli Saturn to jest takie życie typowo w grupie, a także dopasowanie się, co jest konieczne, dopasowanie się do życia w danym społeczeństwie. Jeżeli nie byłoby tego rozwoju i ten rozwój danego człowieka nie doszedł, nie byłoby tam indywiduacji, wtedy ten człowiek czułby się jako część tylko jednej grupy, tej najbliższej jemu grupy. Czyli tego, w czym, tego, w jakim miejscu przyszło mu żyć. Jeżeli natomiast
ten proces indywiduacji postępuje, wtedy co się dzieje? Wtedy siły Urana, Neptuna i Plutona wpływają na człowieka i pokazują mu coraz więcej aspektów rzeczywistości, czyli wyrywają go trochę z tego identyfikowania się z tym, co jest najbliższemu. I to jest proces, który jest również równoległy do tego, czym jest ewolucja. Ponieważ ewolucja człowieka związana jest z przejściem człowieka, czy to w jednym życiu, chociaż jedno życie to może nie być wystarczający czas na to, żeby to zrobić, ale ewolucja duszy wskazuje na to, że człowiek ewoluuje dosłownie z Saturna, z takiej świadomości saturnicznej, poprzez świadomość uraniczną do świadomości neptunicznej. Czyli ktoś, kto dopiero jest na początku swojego rozwoju, często będzie identyfikowany jako świadomość saturniczna. Gdy ta osoba wejdzie i świadomie zacznie proces indywiduacji, ponieważ jest to proces świadomy, który trzeba wykonywać swoim tak jakby działaniem. To nie dzieje się automatycznie. Wtedy ten proces powoduje, że ta świadomość coraz bardziej zacznie się wspinać do świadomości uranicznej. Świadomość uraniczna często związana jest z osobami, które są na przykład jakimiś wynalazcami, z osobami, które ryzykują, nie boją się opinii społecznej, czasami są przeciwni społeczeństwu i temu, jak obecnie żyje się w społeczeństwie. Dlatego takie osoby są konieczne w stadium uranicznym. Następne, co się dzieje, ktoś ze stadium uranicznego wspina się jeszcze bardziej w swoim rozwoju, czyli ta dusza rozwija się i ona dosłownie progresywnie rozwija się od Saturna do Urana i do Neptuna. W Neptunie to jest już świadomość neptuniczna, czyli to jest świadomość, która troszeczkę przygasza działanie Urana i powoduje, że ten człowiek jak w Uranie już to jest taki impuls zupełnie takiej oryginalności. Gdy człowiek jest już w jakimś trakcie, w trakcie tego procesu indywiduacji, on bardzo silnie będzie czuł się inny. Bardzo silnie będzie starał się zachować swoją inność, żeby nie wchłonął go tak jakby Saturn. Działanie grupy, działanie społeczeństwa. Natomiast progresja z Urana do Neptuna dzieje się w taki sposób, że tutaj osoba, która przede wszystkim jest w Uranie, w świadomości uranicznej, ona często będzie spotykać się ze sprzeciwem, z takim niezrozumieniem, ale to niezrozumienie będzie od strony Saturna, od osób, które lubią przynależeć, lubią się podporządkować. Gdy ktoś z Urana ewoluuje do Neptuna, do takiej świadomości neptunicznej, wtedy dosłownie człowiek jest już zmęczony tymi wiecznymi spięciami i zaczyna swoją oryginalność, to, co w sobie widzi kreatywnego, dostosowywać do społeczeństwa, do życia takiego w jedności w pewnym sensie. I to jest czymś w rodzaju właśnie procesu. Proces indywiduacji dosłownie polega na tym, aby rozwijać swoją świadomość. I to jest proces, który jest troszeczkę ograniczony czasem. Czyli bardzo bardzo rzadko zdarza się, że ktoś jest w stanie przeskoczyć ze poziomu saturnicznego od razu gdzieś tutaj do neptunicznego. Jest to praktycznie niemożliwe moim zdaniem. Jedynie może dostać takie przebłyski. Przebłyski tego, co może oznaczać energia Neptuna i życie w neptuniczny sposób. Czyli już w ten taki duchowy sposób. Czyli to jest proces, który musi być wykonany w czasie, a także w swoim własnym czasie. I często, gdy na przykład na kogoś wpływa Uran bardzo silnie,
bądź ktoś jest pod jakimś silnym wpływem urana, ta osoba najczęściej będzie traciła takie znaczenie w swoim życiu, w swoim strukturze swojego życia. Uran często wywraca trochę życie ludzkie i to, jak ktoś sobie poukładał to życie do góry nogami, ponieważ uran powoduje, że on chce odkryć przed człowiekiem coś nowego. Chce wstrząsnąć człowiekiem i jego strukturą, którą jest Saturn, po to, żeby on mógł przebudować tą strukturę i poszerzyć jej dosłownie rozmiar tej struktury. Czyli Saturn tutaj z Uranem, one działają w taki sposób, że są między nimi takie trochę spięcia. Indywidualizacja również to nie jest rozwój w stronę typowo taką naukową, patrzenia przez mikroskop. Wręcz przeciwnie, moim zdaniem. Indywidualizacja to jest proces patrzenia przez teleskop, rozumienia tak jakby ogółu, tego, co ogólnie się dzieje, takiego holistycznego, czyli całościowego zrozumienia tego, jak człowiek jest odzwierciedlony tym, co dzieje się dosłownie w naszym systemie słonecznym, w naszym układzie słonecznym. Czyli bardziej pójście w taką w kosmologię, czyli zrozumienie tego, że co na górze, to na dole. Czyli, że to, jak poruszają się planety i ten porządek, on odzwierciedlony jest również w tym, co dzieje się w ciele człowieka wewnątrz. Czyli indywidualizacja jest trochę procesem takim życia w sposób kosmiczny. Można tak powiedzieć, że bardziej kosmiczny niż naukowy, moim zdaniem. Czyli jeżeli mamy na przykład kogoś w takim stadium saturnicznym, a jest to większa część ogólnie ludzi teraz żyjących na Ziemi, mam wrażenie, że to może być około 70% nawet ludzi, oni są w takim stadium saturnicznym, czyli dosłownie ich postrzeganie czasami nie wybiega poza takie mainstreamowe rzeczy, poza to, co jest normalne, poza takie szare, powiedziałbym, rzeczy. To nie znaczy, że nie mogą prowadzić takiego fajnego życia i pełnego życia, ale ich postrzeganie jest ograniczone w pewnym sensie. Czyli większość ludzi żyje w saturnicznym stanie świadomości. Natomiast około 15-20% ludzi żyje w stadium uranicznym, czyli w stadium, które związane jest już z procesem indywidualizacji. I widzicie, duża masa ludzi, jaką jest 70% saturnicznych ludzi, oni czasami będą opierać się wpływom Urana. Dlaczego? Ponieważ wiążą swoje bezpieczeństwo z przynależnością do tego, co jest powszechne, z przynależnością do takiej normy typowej. Saturn również oznacza, i wraz z połączeniem z Jowiszem, ta para planetarna oznacza również religię. I tutaj dzieją się spory. Na przykład Saturna można porównać do kogoś, kto jest zupełnie religijny i myśli, że to jest jedyna możliwa droga poznania świata bądź siebie samego. Natomiast Uran to są osoby, które bardziej są takie, porównałbym do hipisów na przykład. Osoby, które nie boją się ryzykować. Osoby, które właśnie nie boją się podejmować ryzyka. To może być ktoś, kto jest na przykład ateistą i bardziej idzie w stronę takiego naukowego slangu, że tak powiem, do tego, żeby wytłumaczyć rzeczywistość. To może być ktoś, kto jest również jakimś buntownikiem i zupełnie zaprzecza temu, co wyznaje, że tak powiem, społeczeństwo Saturn. Czyli ta zależność tutaj między Saturnem i Uranem, to jest ich działanie, tych dwóch planet, to jest właśnie proces indywidualizacji. W horoskopie często ktoś, kto ma dużo planet, na przykład w retrogradacji, to jest osoba, u której ten proces indywidualizacji dzieje się.
w jakimś stopniu, w dużym bądź małym stopniu, ale dzieje się, bo retrogradacje na przykład w czyimś horoskopie oznaczają, że dany archetyp reprezentowany przez daną planetę nie będzie brał wszystkiego tak, jak leci, czyli nie będzie programowany w naturalny sposób przez wpływ otoczenia, tylko ta osoba będzie musiała zdefiniować w swój sposób to, co retrograduje w jej horoskopie. I ten proces indywiduacji to nie jest coś, co jest skończonego. To jest coś, co cały czas się dzieje. Czyli ta indywiduacja, można ją porównać do procesu, który prowadzi nas do Urana. Natomiast później, co się dzieje? Dzieje się transformacja. Czyli to już będzie proces związany z Neptunem. Czyli tą rebelię, to czucie właśnie siebie jako oryginalną i niepowtarzalną istotę, która ma swoje, ma swój cel przede wszystkim i ma swój niepowtarzalny design. Człowiek już, gdy jest w tym neptunicznym stadium, on transformuje to po to, żeby użyć wszystkich tych umiejętności do tego, żeby służyć innym. Do tego, żeby służyć społeczeństwu, żeby służyć komuś innemu. I to jest naturalny proces, który możemy nazwać w Saturnie takie programowanie społeczne. W Uranie to może być tak zwany deconditioning albo wyzwolenie się z programowania społecznego. Natomiast w Neptunie to już jest proces transformacji, czyli poświęceniu się czemuś, co wykracza poza służenie swojemu ego. Czyli ten Saturn i ta granica, którą on wyznacza i którą wyznaczają planety wewnętrzne, czyli Merkury, Wenus, Mars, Jowisz plus Saturn, to silnie dotyczy takiego procesu programowania siebie jako części społeczeństwa. Natomiast wpływ tych transsaturników Urana, Neptuna i Plutona, który symbolizowany jest przez wpływ sił galaktycznych, czyli tego, co przychodzi do naszego systemu słonecznego z zewnątrz, to pokazuje nam i wpływ tych planet rozszerza nasze postrzeganie. Dosłownie powoduje transformację danej osoby i wzrost. Jeżeli chodzi też o Saturna, Saturn często wpływa właśnie na wszystkie planety, to, co dzieje się w horoskopie, a zwłaszcza na planety właśnie po tej stronie. Ponieważ Saturn jest kresem czegoś, oznacza również czas. W miarę upływu cykli Saturna, to, co się dzieje, to zaczynamy dojrzewać i widzieć siebie i to, jak rozwinęły się archetypy, które są związane właśnie z planetami wewnętrznymi. Czyli czas umożliwia nam zrozumienie siebie. Introspekcja umożliwia nam zrozumienie siebie. I taki cykl Saturna, czyli ten 29,5 lat trwa, 29,5 roku, to jest cykl, który jest konieczny po to, żebyśmy zrozumieli to, jak to, gdzie jest nasz kres, to jak ulepiło nas otoczenie. Czyli dzięki temu widzimy, gdzie jest nasza granica. I dzięki temu możemy zaobserwować również, co jest wpływem, który dobrze znamy, który pochodzi właśnie od planet wewnętrznych, a co pochodzi z czegoś, z innych, tak jakby z innego źródła. Źródła sił galaktyki, czyli co pokazuje nam to, czego o sobie nie znamy. I dosłownie to, co się dzieje między Uranem a Saturnem, to dzieje się wyzwolenie. Wyzwolenie z tego, co człowiek w zasadzie znał i z tego, co człowiek się nauczył, ponieważ czasami nie miał wyboru, bo znalazł się na przykład w takim kraju, a nie innym. I to otoczenie wpływało na niego w taki, a nie inny sposób. Natomiast Uran, Neptun i Pluton, one trochę
rozbijają właśnie to postrzeganie. Bo człowiek tak naprawdę to jest wielopoziomowa istota. Ma wiele wymiarów. I taki proces indywiduacji to jest również w takich kręgach ezoterycznych, to jest nazywane również jako proces inicjacji takiej drogi duchowej. I ta inicjacja dosłownie związana jest ze zrozumieniem tego, jak to wszystko działa. Jak działa zasada tego, co na górze, to co na górze, tak i na dole. To jest również związane z kosmologią, czyli ze zrozumieniem, że skoro jest zależność, że to, co dzieje się na Ziemi, to, co dzieje się w danym czasie na Ziemi, jest odzwierciedlone tym, co dzieje się w cyklach planetarnych na górze. Ta zasada korelacji jest silnie związana również z tym, co dany człowiek ma w horoskopie, a z tym, jak rozwija się w czasie. Czyli czyjś horoskop to jest dosłownie potencjał, jest to nasienie, nasionko takiego potencjału. I ten potencjał może rozkwitnąć albo do Saturna, do osoby, która po prostu, której kres znajomości siebie będzie w Saturnie, albo do Neptuna, albo do Urana, albo do Neptuna. Czyli to, w jakim stopniu sięgamy do tej energii, uzależnione jest przeszłością naszą ewolucyjną, czyli tym, co działo się z naszą duszą wcześniej. To, jakie wydarzenia miały miejsce wcześniej, to czy ta indywiduacja już wcześniej miała miejsce i to, czy będziemy kontynuować to, również zależy od naszej decyzji. Ponieważ widzicie, nie każdy na przykład w moim przypadku, zastanawiam się, czy to jest pierwszy raz, gdy zacząłem się interesować astrologią. Ciekaw jestem, czy to byłoby w ogóle możliwe, żeby zacząć interesować się astrologią na przykład tylko w jednej jednostce życia. Czy byłoby to wystarczająco do tego, aby po prostu zacząć to rozumieć w ogóle. Bo osoby na przykład z saturnicznego stadium, tak jakby świadomości, to są osoby, które nie będą chciały nawet słyszeć o rzeczach, które są związane z astrologią. To by były na przykład osoby, które akceptują to, jak jest, to, co dzieje się wokół nich i tylko i wyłącznie to. Czyli to jest w pewnym sensie to właśnie ograniczenie Saturna. I wracając do mojego przykładu, ciekawe jest to właśnie, że da się obserwować to, gdzie tak jakby kto jest, poprzez również to, jakie pytania zadaje sobie ta osoba w swoim własnym życiu. Bo te pytania na przykład, czy kiedy będę bogaty, kiedy będę szefem jakiejś tam spółki, kiedy tego typu rzeczy, to często będą pytania związane na przykład z Saturnem. Pytania typu, jeżeli ktoś zadaje sobie pytanie, kiedy wynajdę na przykład jakąś nową energię, alternatywną energię, kiedy uda mi się dokonać tego odkrycia, to mogą być już bardziej takie uraniczne pytania. Natomiast w Neptunie tutaj te osoby mogą dosłownie zadawać sobie pytanie właśnie na temat tego, czym jest ich życie, dokąd zmierzają i jak będzie wyglądało ich następne życie, a także jak mogą spłacić, że tak powiem, bądź dać upust swojej karmie. I właśnie tutaj kolejne zagadnienie to jest karma i to, czym jest również dharma. Karma to jest tak jakby rezultat pewnych akcji, które miały miejsce w przeszłości. Jest to rezultat. Natomiast, i to często są rzeczy, których świadomie możemy nie rozumieć, ale których sprawcami byliśmy my sami, czyli tych rezultatów. Natomiast dharma, przede wszystkim wedle Dana Radiara, to dharma to jest to jest życie dosłownie wedle
tego, co ktoś ma w swoim kosmogramie. Bo to jest życie wtedy w zgodzie ze swoją naturą. I jeżeli człowiek prowadzi takie życie i to życie nie jest zabarwione niczym z zewnątrz, do tego potrzebny jest proces indywiduacji, do tego, żeby zrozumieć właśnie swoje galaktyczne imię, które jest w kosmogramie. I takie życie już w zgodzie z własną naturą, poprzez odrzucenie wpływów zewnętrznych, poprzez dokopanie się do sedna siebie samego, oznacza dharmę, czyli podążanie za swoją naturą, która nadana nam była w sposób kosmiczny, a nie w sposób tylko i wyłącznie otoczenia. I to jest właśnie, do tego jest konieczny ten proces indywiduacji, do tego, żeby człowiek mógł rozwijać się i sięgać po rzeczy i źródła informacji, a także doświadczenia, które wybiegają poza to, co on zna. I mamy też również tutaj Plutona, prawda? A Pluton, tak sobie niepozornie tutaj na samym końcu przygląda się, że tak powiem. I widzicie, w astrologii ewolucyjnej znaczenie Plutona jest bardzo istotne, bo to jest znaczenie, które symbolizuje tak jakby kierunek, który dana osoba, dana dusza wybrała sobie po to, żeby w ogóle ta ewolucja, ten rozwój poprzez te stadia świadomości mógł się odbyć. Czyli Pluton, on oznacza korzeń i powód i motywację do pójścia w danym kierunku i do rozwoju poprzez te stadia właśnie świadomości. Czyli Pluton tak naprawdę wedle astrologii ewolucyjnej jest powodem również, dlaczego ktoś w ogóle się rozwija. Jest powodem, odpowiada na pytanie dlaczego. Dlaczego ktoś chce się rozwijać. Czyli nie ma takiego jakby... Tutaj astrologia humanistyczna, a także astrologia ewolucyjna, to nie jest astrologia, która tylko tłumaczy znaczenie planety w danym domu. To jest głębsze podejście. To jest podejście do zrozumienia tego, dlaczego ktoś ma takie planety w takim, a nie innym domu. Dlaczego są w takim, a nie innym położeniu. Czyli z takiej tylko z deskrypcji, z takiej opisowości przechodzimy do zrozumienia znaczenia dla danej osoby już indywidualnego. Czyli jest pytanie, dlaczego? Pluton włada Skorpionem. Skorpion lubi sobie pytanie zadawać, dlaczego? Dlaczego jest taki, jaki jest? Dlaczego w moim życiu podobne rzeczy się dzieją, które być może powodują, że uniemożliwiają mi wzrost? Czego nie mogę przeskoczyć? Co staram się zrozumieć? Takie w życiu i w swojej ewolucji przede wszystkim. Czyli Pluton tutaj, on jest takim istotnym również elementem całego kosmogramu i najistotniejszym elementem dla astrologii ewolucyjnej, ponieważ to od niego zaczynamy zrozumienie właśnie tego, w jakim stadium rozwoju dana osoba jest. I proces indywiduacji, a także proces takiego rozwoju duchowego związany jest z tym, aby zrozumieć, jak wykorzystywać swoje ego. Zrozumieć, jak wykorzystywać również swojego Saturna, bo Saturn, a także Księżyc, nasz mały Księżyc, one tworzą ego. I w zależności od tego, jaki stadium świadomości dana dusza posiada, ona będzie starała się służyć swoim ego, jeżeli jest bardziej rozwinięta, służyć sobą, innym. Im jest mniej rozwinięta, tym bardziej będzie służyła sobie. Czyli powszechnie to, co jest mówione na temat ego, że ktoś musi spalić swoje ego, pozbyć się swojego ego, dosłowne znaczenie tego nie jest do końca może prawidłowe, ponieważ ego jest nam potrzebne. Musimy wiedzieć, kim jesteśmy. Musimy mieć ten element ego,
Bo ego to jest filtr, przez który widzimy rzeczywistość. A to, jak użyjemy tego ego, to jak bardzo się będziemy identyfikować z nim, to jest rozwijane w procesie właśnie indywiduacji. Czyli im bardziej wiemy coś więcej, im bardziej wiemy coś poza samymi sobą, tym łatwiej nam jest zrozumieć, że jesteśmy częścią czegoś większego i tym łatwiej jest nam przejść przez ten proces uduchawiania się, dojścia do zrozumienia siebie w kontekście neptunicznym, do tego, że służąc innym, służymy sobie również sami, samemu sobie, ale poprzez służbę innym. I tutaj chyba skończę ten właśnie przekaz. Starałem się wytłumaczyć ten proces indywiduacji, ponieważ często wspominam o tym i być może jest to niezrozumiałe. Dlatego ten proces indywiduacji z punktu widzenia astrologicznego, on reprezentuje właśnie proces, czyli jakieś działanie, które cały czas się dzieje w życiu człowieka i w ewolucji życia człowieka, z duchowej ewolucji, czyli w inkarnacjach. I ten proces służy nam dosłownie do tego, żeby nasza świadomość mogła poszerzać swoją objętość na coraz to większe i większe sfery, na coraz widzieć i obserwować coraz to większe takie całości, coraz większe sfery tego, do czego dany człowiek przynależy tutaj na Ziemi. To chyba tyle. Jeżeli macie jakieś pytanie, chcielibyście dopisać coś od siebie, być może wiecie coś też na ten temat procesu indywiduacji, śmiało możecie napisać, podzielić się w komentarzu. Jeżeli uważacie, że ktoś mógłby skorzystać z tego filmiku, z tej wiedzy, którą się z Wami dzielę, możecie również podzielić się z tą osobą tym filmem. Ja mam nadzieję, że ten proces indywiduacji bądź indywidualizacji to w pewnym sensie to jest w zasadzie proces, który czeka nas wszystkich. I to, co teraz się dzieje, to, że mamy dostęp do internetu na przykład, to, że każdy ma wiedzę pod dosłownie swoją ręką w zasięgu kliknięcia, to być może, to w zasadzie nie zwalnia nikogo od tego, żeby ten proces mógł nastąpić, czyli aby ktoś mógł się indywiduować. Ale tutaj jest kwestia tego, czy ktoś będzie chciał się indywiduować, bo ktoś kiedyś powiedział, że teraz nie ma wymówek, jeżeli chodzi o osiągnięcie sukcesu. Nie ma wymówek, ponieważ cała wiedza jest dostępna. Kiedyś trzeba było po wiedzę jechać, trzeba było dużo czasu spędzać, wiele lat do tego w ogóle, żeby można w ogóle było dostać się do źródła wiedzy jakiejś, znaleźć sobie mentora, być gdzieś, opuścić miejsce zamieszkania. Teraz mamy tą wiedzę dostępną dosłownie na zawołanie. I to, czy człowiek się rozwija, czy nie, a także to, czy człowiek się indywiduuje, bądź też nie, to leży zupełnie w naszej własnej odpowiedzialności. I to, nie, to, to dokładnie obrazuje ta możliwość wyboru, obrazuje to, czym jest astrologia humanistyczna, stawiająca człowieka w centrum jako taką siłę decydującą o tym, czy może sięgnie po swój potencjał, odkryje swoje imię galaktyczne i będzie żył zgodnie ze swoją galaktyczną tożsamością, taka jaka jest zawarta w swoim kosmogramie, czy też może nie będzie chciał się rozwijać. Każdy ma swoje własne pragnienia i swoją własną przeszłość ewolucyjną, która dosłownie spowodowała, że dana osoba dotarła do tego momentu w swojej ewolucji. I tu chyba zakończę, dlatego życzę Wam, abyście mogli rozwijać się, abyśmy razem mogli tworzyć coś, co może pomóc innym, coś, co będzie rozwijało nasze postrzeganie, ponieważ obecnie wiele się teraz zmienia w tych czasach. Zaczynamy wiele nowych cykli
wchodzi do gry wiele nowych energii również, które być może trochę rozjaśnią nam kierunek i być może rzucą światło na drogę, którą zmierzamy i którą będziemy zmierzali do niedalekiej przyszłości. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam, trzymajcie się.